Od marca bieżącego roku Fundacja Pracownia Kompetencji realizuje w Legionowie i okolicach swe kolejne prospołeczne przedsięwzięcie. Podobnie jak wcześniejsze, z projektem Bankierzy Czasu na czele, stworzone głównie z myślą o lokalnych seniorach. W październiku uczestników jednej z odsłon nowej inicjatywy Fundacji gościła poczytalnia. Właśnie nastał pierwszy dzień, w którym realizujemy projekt społeczny, który się nazywa Burza Mózgów. Burza Mózgów, jak sama nazwa wskazuje, chodzi o ćwiczenie naszej pamięci. Seniorzy, jak wiadomo, muszą ćwiczyć pamięć, bo pamięć zaczyna szwankować już dużo wcześniej. Przygotowaliśmy wiele gier, które seniorzy SAGI, czyli seniorskiej aktywnej grupy animatorów, tutaj widać, ćwiczyli, przygotowywali się przez dłuższy czas, aby dzisiaj zaprezentować te gry, zasady grania w nie szerszej części społeczeństwa w wieku 60+. Pomysłodawcy SAGI założyli, że w rolę senioralnych animatorów wcieli się około 40 osób, a minimum 250 na ich aktywności później skorzysta. Ideą naszych działań jest zawsze to, że seniorzy coś dostają, ale muszą dać z siebie. Nigdy nie ma za darmo, nie ma rozpuszczania, nie ma hodowania postaw roszczeniowych. U mnie, w naszej fundacji, każdy, kto chce korzystać z tego, co oferujemy, a oferujemy bardzo fajne rzeczy, musi też później dać cząstkę z siebie dla społeczeństwa. Legionowska Saga ma innowacyjną formułę klubu seniorów połączonego z Centrum Aktywności Społecznej i Wolontariatu. Beneficjenci mogą tam liczyć na wsparcie w postaci warsztatów liderskich, aktywizujących oraz twórczych zajęć animacyjnych. Przede wszystkim otrzymali zaś oni możliwość wykorzystania nabytych umiejętności do realizacji co najmniej 10 projektów społecznych na rzecz lokalnego środowiska. Jak mogą one wyglądać? Członkowie Sagi pokazali m.in. przed Dniem Wszystkich Świętych. Te osoby, które tutaj dzisiaj biorą udział w Burzy Mózgów, również pracowały ciężko, aby przypomnieć wszystkim, że na naszym cmentarzu są osoby zapomniane. Odszukaliśmy wiele opuszczonych grobów, zaniedbanych grobów, które przez kilka ładnych dni były przez nas porządkowane, sprzątane, odśmietane. I są już gotowe do tego, aby położyć na nich piękne wiązanki, które Saga wykonała w ramach zajęć florystyka. Wchodząc do seniorskiej aktywnej grupy animatorów, legionowianie w sile wieku rzucili wyzwanie bolączkom swego środowiska. Należą do nich niska odpowiedzialność za sprawy lokalne, która objawia się koncentracją na własnych problemach, skłonność do narzekania czy sporadyczny i raczej instrumentalny udział w akcjach społecznych. Tymczasem tak wcale być nie musi. Wystarczy zrobić pierwszy krok. Trzeba też wyjść do ludzi, trzeba pobyć, trzeba porozmawiać, trzeba porywalizować. Trzeba zobaczyć, jak funkcjonujemy na tle innych ludzi. W zamyśle twórców projektu Saga ma być platformą do realizacji marzeń jej uczestników. Tak, aby dostając przysłowiową wędkę, później z powodzeniem mogli już łowić sami i bez względu na swój materialny status pożegnać nudę oraz integrować się z rówieśnikami. Póki co wcielenie tej idei w życie przebiega bez zarzutu. Czeka nas jeszcze trzeci projekt społeczny, bardzo ważne zadanie, gdyż na święta Bożego Narodzenia będziemy przygotowywały ozdoby świąteczne, ale nie dla siebie, nie do powieszenia w naszych domach, tylko po to, aby siostry zakonne, które prowadzą dom dziecka w Chotomowie, mogły te ozdoby świąteczne sprzedać na kiermaszu, a dochód przeznaczyć na potrzeby swoich wychowanków. Zgodnie z założeniami w przyszłym roku aktywni legionowscy seniorzy zrealizują jeszcze 7 kolejnych inicjatyw. Cały projekt Saga potrwa 21 miesięcy do listopada 2020 roku. Jego realizacja była możliwa dzięki środkom z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.